13 od prawej strony, Bąk z 6, Żewłakow z 14, z 2 Dudka. W drugiej linii po prawej stronie Smolarek z 5 Błaszczykowski, z 18 Lewandowski w środku, Szynówek z lewej strony, z przodu Żurawski z 9, z 11 Rasiak. Skład drużyny rywali: Walijew z 1 w bramce, Sami Abasow z 9 na prawej stronie, Ramin Galijew z 7, z 22 Czertaganow i z 8 Karimow w obronie, w drugiej linii Gurbanow z 16, Emil Guliew z 5, Ramon Abasow z 11, z 19 i Mamalijew, strzelec bramki sensacyjnej wygranej z drużyną Finlandii, i w ataku z 15 Subasic, a z 21 Mamadou. Wchodzący do drugiej linii, a Smolarek jako skrzydłowy podchodzący pod Rasiaka. Walka tutaj, Bart Dudki, dobre wejście Subasic i bramka! Absolutnie zaskakuje Subasic polską reprezentację. Po błędzie Dudki tracimy gola. Po błędzie Artura Boruca, który spodziewał się, że piłka będzie zagrana wzdłuż bramki. Takie bramki nie wolno tracić. Tak łatwo strzelić sobie, dać gola, naprawdę będzie bardzo trudno od polskiej reprezentacji, tym bardziej, że niesieni przez kibiców Azerowie teraz będą uciekali się do każdego rodzaju fauli, wybijania piłek. To będzie trudny moment i egzamin teraz dla polskiego zespołu. Warto by było spojrzeć na powtórkę. Oto odbierający gratulacje Subasic od partnerów z ławki zastrzelonego gola. Troszkę zaskoczony Artur Boruc, który nie jest bez winy wraz z Dariuszem Dudką przy utracie tego gola. Zdecydowanie zawodnik chodzący ze skrzydła do krótkiego słupka nie może sobie pozwolić, tak jak widzimy w tej chwili. O, tu był ruch do środka Boruca, który spodziewał się, że piłka będzie zagrana wzdłuż linii bramkowej. Ewidentny błąd naszego bramkarza. Łatwo sobie Subasic poradził z Dudką. Proszę, popatrzcie do samego końca, to nawet nie był przypadek. Czasami... Na wolne pole, ładnie teraz Dudka, ubiegł tutaj Guliewa. Ależ błąd Boruca. Prosta piłka, która mogła się zakończyć dla nas nieszczęściem. Tak, wydawało się, że bardzo prosta do wybicia, ale ile kłopotów widzieliśmy, sprawiła Borucowi. Zupełnie spodziewanie rzut rożny dla drużyny Azerbejdżanu. Boruc niepewnie, ach, teraz mamy dużo szczęścia. Naprawdę jestem zdziwiony, Artur gra jakiś bardzo niepewnie. Jak uśpiony. Mamy potwierdzenie dla kartki dla Jawadowa. Szansa, a i gol! 1-1 polskiej reprezentacji, wyrównanie, ale sędzia bramki wahał się, czy uznać. Ebi Smolarek chyba był tym, który strzelił takiemu, gratulują koledzy. No teraz zacznie się inna gra. Nareszcie, chciałbym się powiedzieć, nareszcie gol dla polskiego zespołu, nareszcie strzał światło bramki, jakże ważny. 53. minuta. Mocna bita piłka przez skrzydłówka. Ebi teraz mobilizuje partnerów do bardziej wzmożonego wysiłku. Pozostaje około 28 minut do zakończenia spotkania, 27 to powtórka. Krzynówek w pole karne, Ebi Smolarek kapitalnie złożył się tutaj, bezradny Walijew, i teraz Polacy powinni być uskrzydleni po tej akcji, po wyrównaniu w 63 minucie przez Smolarka. Ale oto znowu z Rasiakiem w ataku Łobodziński. Ładnie tam wywalczył, trzymał się przy piłce Łobodziński, na pole karne, okazja, a jeszcze jest szansa, jeszcze wciąż jest szansa, może, jest, 2-1, Jacek Krzynówek, no to jest 3-4 minuty polskiej reprezentacji, w pocie, w znoju można powiedzieć, w niesłychanej temperaturze Polacy są w stanie zdobyć bramkę, mam nadzieję dającą zwycięstwo w tym meczu. Ważne, jakże ważne momenty dla polskiego zespołu. Po grze można powiedzieć, że ciężko było się spodziewać, że w dwóch sytuacjach tak naprawdę strzelimy dwa gole. To jest ważne, że tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, nieważne jakim, czasami można zapomnieć o tym, że się gra słabo. Ważne, żeby zdobywać gole, punkty i wygrać spotkanie. Powtórka całej akcji, proszę. Najpierw tutaj ma okazję Saganowski, potem Rasiak. Mówię cały czas, mamy okazję i nadbiega Krzynówek, pakując piłkę obok Walijewa, bezradnego. Brawo, Jacek. To naprawdę była trudna sytuacja. Widzimy, ilu zawodników w świetle bramki tak naprawdę przeszkadza. No i teraz muszą być uważni nasi, bo to
chytrze rozegrali ten stały fragment. Boruc dobrze piąskuje, ale Azerowie utrzymują się przy piłce. No, mamy sporo szczęścia. Łapią się Azerowie za głowę. Tak, za blisko Artur Boruc wybił tą piłkę. To nie było jeszcze zażegnanie niebezpieczeństwa. Ona wydawała się odkręcona, ucieka od bramki. Natomiast za lekko piąskował Boruc. Ramon Abbasow strzelał. No i jeszcze trochę nerwów. Żewłakow. Stał Leo Benhaker, pokazuje tymczasem Żewłakow na wolne pole do Saganowskiego. Ładne minięcie, Saganowski, będzie okazja, czeka Krzynówek. Włożenie do Krzynówka. Ładny zwód, Jacek Krzynówek. Oj, mamy 3-1. Już nam nikt tego zwycięstwa nie zabierze. Bardzo dobra akcja Saganowskiego, indywidualnie widzieliśmy. On, mijając dwóch przeciwników, tak naprawdę zrobił tego gola. To w dużej mierze właśnie zasługa tego zawodnika, którego teraz dziękuję, Wasilewski. Minął przeciwnika jednym zwodem, drugim. Popatrzył spokojnie, tak naprawdę jak się po piłkarsku nie miał tej grzałki, tylko popatrzył spokojnie, gdzie są ustawieni partnerzy. Poszukał Jacka i ten również przy jednym zwodzie zdobywa trzeciego gola. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, że zwycięzców się nie sądzi i myślę, że to jest najlepszy komentarz, mimo że spotkanie będzie jeszcze trwało. Nie zwracajmy uwagę, to oczywiście rola naszych ekspertów w studiu pewnie na te błędy. Na pewno szansa dla Benhakera i całego zespołu, by przeanalizować to spotkanie. Najistotniejsze jest to, że po bardzo złym początku, przegrywając 0-1, byliśmy w stanie, o czym mówiłem po przerwie, przed przerwą. Mecz trwa 90 minut i trzeba poczekać z komentarzem końcowym do 90 minuty. A tutaj ta 90 była dla nas niezwykle radosna, bowiem Jacek Krzynówek właśnie po tym zwodzie i tym uderzeniu podwyższył na 3-1.